W ramach systemu osłony przeciwosuwiskowej monitorujemy obecnie 60 osuwisk. System obserwacji na badanych osuwiskach opiera się zarówno na pomiarach powierzchniowych, jak i na pomiarach wgłębnych. Obecnie znajdujemy się w miejscowości Szymbark. Monitorujemy tutaj dwa osuwiska, które zlokalizowane są przeciwlegle do siebie. Osuwiska te są chronicznie aktywne, co cyklicznie przejawia się zniszczeniami drogi powiatowej, spękaniami budynków i deformacjami powierzchni terenu. Już w trakcie projektowania monitoringu zaplanowano wykorzystanie powierzchniowych metod GNSS, naziemnego skaningu laserowego, a także metod wgłębnych, inklinometrycznych i piezometrycznych. W późniejszym etapie wdrożono tu także satelitarną interferometrię radarową oraz pomiary fotogrametryczne z pułapu drona. Najprostszą i najtańszą metodą monitoringu osuwisk są precyzyjne pomiary geodezyjne. Wykonanie poszczególnych punktów ogranicza się do osadzenia w gruncie metalowej rurki o długości 1,5 metra, zakończonej gwoździem geodezyjnym, zlicowanym z powierzchnią terenu. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w obrębie osuwiska odbywa się już na etapie projektu. W ramach SOPO zwykle jest to około 12 punktów. Pomiary wykonuje się cyklicznie. Podczas drugiego i następnych pomiarów zmiany współrzędnych geodezyjnych odzwierciedlają dynamikę osuwiska. Naziemny skaning laserowy. Kolejna metoda, którą wykorzystujemy w monitorowaniu osuwisk, która pozwala nam jednym zamachem zmierzyć całą powierzchnię osuwiska. Najczęściej wykonujemy takie pomiary z przeciwstoku. W tym przypadku chodzi nam o osuwisko Zapadle po przeciwległej stronie doliny za pomocą takiego właśnie skanera laserowego. Sam skaner jest wyposażony dodatkowo w dwa urządzenia. Odbiornik GNSS, który zapewnia centymetrową dokładność wyznaczenia położenia samego skanera, oraz aparat cyfrowy, który pozwala nam jakby pokolorować przyszłą chmurę punktów, co znacznie ułatwia późniejszą percepcję samego obrazu. Całość nie kończy się na samym skanowaniu, gdyż potrzebna jest późniejsza obróbka danych, która jest dosyć czasochłonna. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy na tych osuwiskach pomiary powierzchni terenu z niskiego pułapu. Wykorzystujemy do tego drona. Uzyskujemy model powierzchni terenu na bazie cyfrowych zdjęć wykonywanych metodą fotogrametrii niskiego pułapu. Podobnie jak w przypadku skaningu naziemnego, wykonywanie cyklicznych pomiarów umożliwia wykrywanie zmian ukształtowania terenu. Satelitarna interferometria radarowa jest metodą wykorzystującą radarowe sygnały nadawane przez satelity z pułapu ponad 700 km i metodą pomiaru fazowego jest w stanie mierzyć przesunięcia terenu z dokładnością do dosłownie milimetrów na rok. Generalnie metoda wykorzystuje odbicia od naturalnych obiektów typu budynki, skały, jakieś twarde elementy. Natomiast w miejscach, gdzie takich elementów nie ma, albo w miejscach takich, gdzie szczególnie zależy nam na pomiarze, wykorzystujemy reflektory radarowe. To jest jeden z reflektorów naszego autorstwa w Państwowym Instytucie Geologicznym, który jest wykorzystywany do tego rodzaju pomiarów. Trzy ustawione pod kątem 90 stopni powierzchnie jak największą porcję sygnału odbijają w kierunku satelity. Konstrukcja reflektora pozwala na zamontowanie anteny GPS, GNSS na jego szczycie. Odbicie sygnału radarowego następuje od centrum fazowego reflektora, które możemy bardzo ściśle określić. Dzięki temu, że montujemy antenę na szczycie reflektora, możemy zintegrować ze sobą dwa rodzaje pomiarów. Pomiary typowo geodezyjne, GNSS, bądź pomiary niwelacyjne z pomiarami interferometrycznymi, satelitarnymi, które mają bardzo wysoką dokładność. Dzięki temu
możemy bardzo dokładnie w czasie i przestrzeni charakteryzować przemieszczenia powierzchniowe osuwiska. Prawidłowe zaprojektowanie monitoringu wgłębnego rozpoczyna się już na etapie robót geologicznych. Ważne jest, aby w czasie wierceń rozpoznać najgłębszą powierzchnię poślizgu, po to, aby kolumna inklinometryczna była osadzona w utworach nienaruszonych. W przypadku osuwiska w Szymbarku, na którym się znajdujemy, powierzchnię tę stwierdzono na głębokościach 7,5 i 15 metrów poniżej powierzchni terenu, przez co inklinometry mają długość 30 metrów. Ta żółta kolumna kojarzy się z siecią gazową. Jest to zabezpieczenie kolumny inklinometrycznej do pomiarów monitoringu wgłębnego. Pomiary te dostarczają nam informacji o głębokości zalegania powierzchni poślizgu oraz dynamice przemieszczeń utworów koluwialnych. Ważnym elementem jest poprawne zamontowanie kolumny pomiarowej, tak aby rowki pokazywały nam kierunek przemieszczenia mas koluwialnych. Sama zasada pomiarów jest dość prosta. Spuszczamy sondę inklinometryczną na dół otworu i wykonujemy pomiary co pół metra. Pozwala nam to zobrazować krzywiznę otworów, a cykliczne pomiary jesienno-wiosenne pozwalają nam na obliczenie przemieszczeń, zarówno wskazując ich głębokość, jak i wielkość. Obok otworu do pomiarów inklinometrycznych zwykle zlokalizowany jest piezometr. Jest to otwór o niewielkiej średnicy, służący do rejestracji zmian poziomu wody w gruncie w odniesieniu do ilości opadów atmosferycznych. Rejestracja prowadzona jest automatycznie przez czujnik. Dane odczytywane są podczas wizyt w terenie lub przesyłane siecią GSM. Przy każdym osuwisku monitorowanym w ramach projektu SOPO ustawiamy deszczomierz. Dane o opadach służą nam do korelacji zależności pomiędzy opadem a zmianą poziomu zwierciadła wód gruntowych, a w konsekwencji uaktywnianiem się osuwiska. Dane te są przydatne do modelowania zagrożeń osuwiskowych.